Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj chciałem zareklamować pewną bardzo skuteczną pomoc w apologetycznych bojach. Zapraszam. Dziełko, które pragnę zareklamować, to broszura Z miłości do prawdy numer 2. Czy Bóg istnieje? Broszura jest wydana przez Rycerstwo Niepokalanej Tradycyjnej Obserwacji. Jest to broszura dostępna za darmo na stronie internetowej Rycerstwa. Można zamówić dowolną ilość. Jest tam również dostępny PDF do pobrania. Ten PDF będę pokazywał też na ekranie i można go sobie w każdej chwili pobrać, wydrukować, czy też zamówić tą broszurę w dowolnych ilościach. Ona właśnie do tego służy, aby rozdawać ją, aby dzielić się nią, aby mogła się rozejść w jak największej ilości egzemplarzy po to, aby mogła zdobywać ludzkie umysły i serca, aby mogła przekonać jak największą ilość osób o prawdzie po prostu. Zachęcam do skorzystania z linka, który będzie w opisie tego filmu. Teraz spojrzymy pokrótce, co możemy w tej broszurze znaleźć. We wstępie czytamy już bardzo ważną uwagę. Owocna lektura wymaga dwóch rzeczy: logicznego myślenia i dobrej woli. Poznanie prawdy jest bowiem możliwe tylko wtedy, gdy człowiek ze szczerego serca tej prawdy szuka. Oczywiście, to znaczy z człowiekiem, który nie chce znaleźć prawdy, z człowiekiem, który co do zasady chce po prostu jakiś swój pogląd uzasadnić i chce z całą pewnością jakiś pogląd odrzucić, dlatego że jest dla niego niewygodny. Taki człowiek nie ma tej gotowości, żeby szukać prawdy. I oczywiście, że takiego człowieka, chociażby mu tą prawdę przedstawić w najjaśniejszych dowodach, poprzez najjaśniejsze dowody, i tak ta prawda go nie przekona. A więc wiele nie potrzeba, logiczne myślenie i dobra wola, przy czym, no właśnie, wiele niby nie trzeba, ale jednak wcale tak mało to nie jest. Na samym początku widzimy pierwszy punkt, co oznacza pojęcie Bóg. I tutaj mogłoby się wydawać, że jest to zupełnie oczywiste, natomiast właśnie tutaj kończy się większość sensownych dyskusji, to znaczy w tym momencie już urywa się logiczność argumentacji, gdy chodzi o dowodzenie istnienia Pana Boga. Otóż moje doświadczenie w dyskusjach z ateistami pokazuje, że w większości przypadków faktycznie ich obraz, ich pojęcie Bóg jest zupełnie inne niż nasze. Przeważnie ich pojęcie raczej idzie w stronę takiego greckiego politeistycznego bożka, to znaczy jakiejś wyższej istoty, która posiada wprawdzie nieśmiertelność i pewne doskonałe przymioty, ale tak naprawdę właśnie jest tylko i wyłącznie takim übermenschem z niczego, to znaczy takim nadczłowiekiem, w cudzysłowie, to znaczy istotą wprawdzie wyższą, nieśmiertelną, obdarzoną różnymi przymiotami, ale jednak właśnie tylko taką jedną ze stworzeń tak naprawdę, pomimo tego, że być może używane pada tam określenie stworzyciel, jednak co do zasady jest on przeważnie traktowany w takich dyskusjach przez ateistów jako właśnie jedno ze stworzeń w praktyce. Dlaczego tutaj o tym mówię? Dlatego, że uważam, że jest to kluczowe. Tak jak wspomniałem, większość dyskusji już tutaj się kończy. Mówiłem o tym w materiale, dlaczego ateiści są śmieszni i katolicy zresztą też, jeśli dobrze pamiętam. Tam chodziło właśnie o to rozmijanie się w pierwszych momentach dyskusji. I tutaj faktycznie ta broszura może pomóc, aby zrozumieć, o czym my w ogóle będziemy mówili. A więc gdy katolik mówi o Bogu, ma na myśli pierwszą przyczynę, ma na myśli źródło wszelkiego istnienia, od której później wszystko wychodzi. Ma na myśli tą zasadę wszelkiego istnienia, ten byt konieczny, który stanowi logiczną podstawę do tego, żeby wyjaśnić zaistnienie później bytów niekoniecznych. O tym będziemy sobie za chwilę mówili. Na razie pozostajemy przy tym obrazie źródła, przyczyny, od której wszystko inne pochodzi. I to już ustawia nas w zupełnie innym świetle. To znaczy nie mówimy o jakiejś wyższej istocie, która ma trochę inne prawa niż ludzie, tylko mówimy o tym przyczynie wszelkiego istnienia, źródle, od którego wszystko pochodzi. I wtedy
przy tym pojęciu, przy przyjęciu tego pojęcia Boga, jest zupełnie oczywiste, że Bóg ma prawo życie odebrać lub dać zgodnie ze swoją wolą i nie ma w tym nic niestosownego, bo jest to wszystko Jego pełna, absolutna własność. Jego własność, Jego prawo do własności jest dużo większe niż nasze jakiekolwiek prawo do własności, jakie tylko moglibyśmy sobie wyobrazić. Bo my nic nie jesteśmy w stanie stworzyć z niczego. My tylko przetwarzamy, a On z niczego stwarza właśnie wszystko. Dlatego nad wszystkim ma pełną władzę. O takiej istocie tutaj mówimy. Takie jest katolickie pojęcie Boga i tu to trzeba uściślić niejako na początku. To mamy tutaj w tym pierwszym rozdziale pokrótce wyjaśnione. Widzimy dalej w rozdziale drugim, czy wszechświat istnieje tak po prostu. Mamy też tutaj na niebiesko zasadzie racji dostatecznej. To jest ta zasada, której ja bardzo często używam. Ja mówię przeważnie o zasadzie proporcjonalnej przyczyny. To jest ta sama zasada, tutaj jest ona inaczej przetłumaczona, jest ona inaczej nazwana, a więc zasada proporcjonalnej przyczyny. Wszystko, co istnieje, domaga się jakiejś proporcjonalnej przyczyny, czyli takiej przyczyny, która jest w stanie wyjaśnić zaistnienie danego zjawiska. O tym jest mowa w tym rozdziale drugim. W rozdziale trzecim, jak widzimy, pojawia się pytanie, co jest przyczyną Wszechświata. Będzie tutaj mowa o tym zasadniczym kroku w naszym rozumowym poznaniu Pana Boga, mianowicie my przetwarzamy tylko, natomiast szukamy przyczyny w ogóle zaistnienia wszystkiego. Szukamy przyczyny tego, że coś, co nie było, nagle zaczęło istnieć. Szukamy przyczyny stworzenia, powołania czegoś z niebytu do bytu. I tutaj mówimy o tym, że taką moc, która potrafi wydobyć istnienie z niebytu, nazywamy właśnie wszechmocą. W rozdziale, który powinien być czwarty, ale z jakiegoś powodu jest po raz kolejny rozdziałem trzecim, czyli w rozdziale najwyższa inteligencja, widzimy, próbujemy rozumowo wywnioskować, poznać pewne Boże przymioty, pewne właściwości tej przyczyny. Obserwujemy, jak bardzo ściśle określone są prawa fizyki, jak perfekcyjnie, idealnie dopracowany jest nasz wszechświat i zadajemy sobie pytanie, czy przypadkiem, skoro aby w ogóle rozpoznać tę prawdę, potrzeba rozumu i wcale nie było to łatwe. Potrzebowaliśmy wiele wieków pracy naukowej, aby wiele tych zasad rozpoznać, tych praw wywnioskować, a jeszcze pewne tak wielu nie odkryliśmy, to czy one mogły powstać przez przypadek? Czy taki konglomerat tych praw, tak konkretnie określonych, tak dokładnie, precyzyjnie dopasowanych, czy on może powstać przez przypadek? Czy raczej należy wychodzić z założenia, że potrzeba inteligencji znacznie większej niż nasza, nasza nawet ledwie wystarcza, żeby je rozpoznać, tak? A tutaj zadajemy pytanie, czy przypadkiem, aby ją stworzyć, aby coś tak zgrać, coś tak wielkiego, skomplikowanego jak wszechświat, tak doprecyzować, zgrać, ustanowić tak precyzyjne prawa fizyki, czy po prostu prawa natury, czy przypadkiem nie potrzeba intelektu znacznie przerastającego nasz? W rozdziale czwartym, czym jest ta istota? Autor zadaje sobie pytanie, skoro szukamy proporcjonalnej przyczyny wszystkiego, co zaistniało i my jesteśmy osobami, istotami obdarzonymi rozumem i wolną wolą, właśnie poprzez rozum poznajemy te prawa i zadajemy sobie to pytanie. Skoro wszystko, co zaistniało, wszystko, co widzimy, musi mieć proporcjonalną przyczynę, to proporcjonalną przyczyną zaistnienia rozumnego życia we wszechświecie, osobowego życia we wszechświecie, będzie tylko coś, co również posiada te przymioty, a najprawdopodobniej, czy powinno posiadać je w stopniu absolutnie najwyższym, dużo doskonalszym niż my. W rozdziale piątym widzimy, jaka tajemnica skrywa się za imieniem Boga, Jam jest, który jest. Ta pełnia bytu, byt istniejący sam w sobie. To już zostawię wszystkim zainteresowanym do osobistego przeczytania. Kolejne rozdziały, tutaj na przykład rozdział 6, Kosmos urzeczywistnień, jak również rozdział 7, zatytułowany Dla filozofów, jest to, można powiedzieć, właściwy dowód na istnienie Pana Boga.
Zachęcam oczywiście do zapoznania się z tą broszurą dokładnego. Ja tutaj staram się ją tylko zareklamować i pokazać, że jest to faktycznie praca wartościowa, z którą należy się zapoznać, którą warto innym rozdawać. Nie oznacza to, że ona oczywiście odpowie od razu na wszystkie pytania. Nie ma tutaj miejsca w takiej małej, krótkiej broszurze, aby zająć się wszystkim dogłębnie. Natomiast bez wątpienia można tutaj już w takim dziełku wysnuć dowód, który będzie dobrze wyargumentowany i odpowiedzieć na kilka ciekawych zarzutów. Tutaj w tym rozdziale szóstym kosmos urzeczywistnień. Jest to już dosyć trudna sprawa. Będzie mowa o tym, że wszystko, co dostrzegamy, jest tylko urzeczywistnieniem jakiejś istoty. Co mamy na myśli? Mamy na myśli na przykład istotę, naturę człowieka. Ja jestem konkretnym urzeczywistnieniem tej natury człowieka. Naturą człowieka nazywamy zbiór cech, który my abstrahujemy z jednostek i które przypisujemy wszystkim ludziom. Tak? Czyli natura człowieka są to te wspólne, są zbiór cech, które są wspólne wszystkim ludziom. I tak my jesteśmy urzeczywistnieniami takiej istoty lub natury. A więc mamy niejako naturę jako byt ogólny, jako pojęcie i później konkretne istniejące urzeczywistnienia, konkretne osoby. Te osoby nie są konieczne. Jeśli ja nie będę istniał, albo gdybym nigdy nie istniał, natura ludzka i tak istnieje, zostanie urzeczywistniona w kimś innym, w jakiś inny sposób. A więc u nas w przypadku wszelkiego stworzenia nie są to rzeczy tożsame. Natura i istnienie konkretne nie jest tożsame. I tutaj dochodzimy do tego imienia Boga. Ja jestem, który jestem. I tutaj przychodzi nam z pomocą znowu święty Tomasz, który to naprawdę pięknie i bardzo głęboko wyjaśnia. Mówiąc o tym, że właśnie, aby wyjaśnić logicznie, aby ugruntować racjonalnie zaistnienie tych pojedynczych urzeczywistnień jakichś ogólnych idei, czy właśnie natur, potrzeba, aby wyjaśnić logicznie ich zaistnienie, potrzeba tych, czyli tych bytów niekoniecznych. My jesteśmy bytami niekoniecznymi. Potrzeba bytu, który będzie sam swoim istnieniem, u którego natura i istnienie będzie tożsame. Nie będzie możliwe ponowne urzeczywistnienie tej samej natury, bo jest w niej, jest ona nierozdzielna ze swoim bytem, ze swoim istnieniem. Święty Tomasz mówi, że to jest pierwsza przyczyna. To musi być pierwsza przyczyna. I teraz zarzut będzie, no ale przecież to taka zupełna spekulacja. Skąd w ogóle wiemy, że coś takiego w ogóle może istnieć? To w ogóle jakiś kosmos. I tutaj Święty Tomasz słusznie zauważa, że żeby w ogóle racjonalnie, zgodnie z zasadą proporcjonalnej przyczyny, wyjaśnić to, że coś zaistniało, te byty, których może nie być, a wszystko, co obserwujemy, może go nie być, żeby w ogóle coś zaistniało, żeby racjonalnie sobie to wyjaśnić, potrzebujemy proporcjonalnej przyczyny, czyli takiej przyczyny, która z niebytu potrafi wprowadzić w byt, czyli takiej przyczyny, która ostatecznie, takiej przyczyny, która sama nie będzie potrzebowała żadnego urzeczywistnienia, takiej przyczyny, której nie mogłoby nie być, takiej przyczyny, u której natura i byt są tożsame. I tą przyczynę święty Tomasz nazywa pierwszą przyczyną, konieczną przyczyną, konieczną w tym sensie racjonalnym. Według świętego Tomasza nie ma innej racjonalnej możliwości wytłumaczenia zaistnienia bytów niekoniecznych. To jest odwieczne pytanie filozofii. Dlaczego coś w ogóle jest, skoro mogłoby równie dobrze nie być? I to jest to piękne, słuszne pytanie, które każdy filozof powinien sobie zadać. Dlaczego te byty, które mogłoby nie być i kiedyś ich nie było, dlaczego one w ogóle są? I święty Tomasz mówi, tak, właśnie to pytanie trzeba sobie zadać, aby wyjaśnić zaistnienie tych bytów, których kiedyś nie było, aby wyjaśnić to, że w ogóle rzeczy zaczęły istnieć, aby wyjaśnić to, że kiedyś nie było nic, a teraz jest wszystko to, co jest. Potrzebujemy jakiejś proporcjonalnej przyczyny, przyczyny zdolnej wydobyć to wszystko z nicości, przyczyny, która sama nie będzie potrzebowała innej przyczyny, bo wtedy nie będzie pierwszą przyczyną, byłaby też stworzona. Czyli wszystko, co może nie być, będzie posiadało jakąś zewnętrzną przyczynę, według świętego Tomasza. Dlatego ostateczną przyczyną musi być coś, co nie może nie być. Pierwsza przyczyna, gdzie natura i byt są tożsame. Pamiętamy, natura ludzka
jest realizowana w konkretnych osobach. Konkretnej osoby może nie być, natura pozostaje. Święty Tomasz mówi, pierwsza przyczyna to musi być coś takiego, gdzie natura i byt są tożsame, gdzie nie da się tego rozdzielić. Pełnia bytu, źródło wszelkiego istnienia, które nazywamy Bogiem. O tym jest mowa właśnie w rozdziale 6 i 7, czyli ten rozdział 7 zatytułowany Dla filozofów. Odsyłam do tej broszury, odsyłam również do moich materiałów. Przede wszystkim w tym konkretnym aspekcie, dlaczego pierwsza przyczyna nie potrzebuje innej przyczyny. Rozdziałem 8, jak Bóg odnosi się do nas, nie będę się w tej chwili zajmował, pokażę tutaj tylko szybko, jakby co w tej broszurze jest. Widzimy tutaj ilustracje, które mają nam pomóc to zrozumieć, konsekwencje poznania Boga, co wynika z tego poznania, czego Bóg oczekuje od nas. To jest wciąż jakby ten sam temat. Odpowiedź na kilka zarzutów, czy też w cudzysłowie mały przytyk do ateistów, czy oni wierzą, czy nie wierzą. I następnie, moim zdaniem, bardzo ważny fragment odpowiedzi na różne zarzuty. To są rzeczy bardzo ciekawe. Na przykład na początku mamy ten rozdział pierwszy w tym fragmencie Myśli wielkich uczonych. Zarzut. Wiara i religia to kwestia uczuć, natomiast nauki przyrodnicze są racjonalną i logiczną doktryną sprzeczną z religią. I w odpowiedzi mamy tutaj cytaty właśnie tych wielkich ludzi nauki. Na przykład Isaac Newton. Czuję się niczym dziecko bawiące się nad brzegiem morza, które zbiera to tu, to tam. Mniej lub bardziej połyskujące muszle. Cudowna harmonia wszechświata mogła powstać tylko według planu wszechwiedzącej i wszechmocnej istoty. I wiele, wiele innych. Tutaj odsyłam znowu do broszury. Następnie mamy również bardzo taki żywy zarzut, mianowicie cierpienie. Jak Bóg może istnieć, skoro przecież jest cierpienie? Jeśli założymy, że Bóg rzeczywiście istnieje, to dlaczego w Jego stworzeniu tak wiele nędzy, wojen, wyzysku i niesprawiedliwości? Gdyby Bóg był doskonały, to stworzyłby doskonały świat, w którym nie byłoby zła. Tutaj w odpowiedzi mamy, ja przeczytam tylko fragment jakby takiej opowiastki, która ma zilustrować odpowiedź, mianowicie Bóg i fryzjer. Dlaczego istnieje zło? Pewien człowiek siedzi u fryzjera, chcąc zgolić brodę i ostrzyc włosy. Fryzjer mówi, nie wierzył, że Bóg istnieje. Gdyby istniał, to nie byłoby tylu chorych ludzi, nie byłoby porzuconych dzieci, nie byłoby ani cierpienia, ani ubóstwa. Nie mogę sobie wyobrazić kochającego Boga, który pozwala na wszystkie te rzeczy. Klient myśli przez chwilę, ale nie przedstawia żadnych argumentów. Płaci za wykonaną usługę i wychodzi. Na ulicy spotyka człowieka z długimi, brudnymi włosami i zmierzwioną brodą. Wygląda niechlujnie i jest zaniedbany. Klient ponownie kieruje się w stronę zakładu fryzjerskiego i zwraca się do fryzjera. Wie pan co? Fryzjerzy nie istnieją. Fryzjer odpowiada zdumiony. Ale ja przecież jestem fryzjerem i właśnie ostrzygłem pańskie włosy. Nie, woła klient. Fryzjerzy nie istnieją. Gdyby istnieli, to po ulicach nie biegaliby mężczyźni z długimi, brudnymi włosami i zaniedbaną brodą, tak jak ten człowiek na zewnątrz. Stop, stop, przerywa mu fryzjer. To jest błędny wniosek. Problem polega na tym, że ci ludzie nie przychodzą do mnie. Bardzo dobrze, otóż to, odpowiedział klient. Bóg także istnieje. Problem jednak polega na tym, że ludzie do niego nie przychodzą, aby zaczerpnąć od niego miłości dla innych ludzi. To jest właśnie przyczyna, dla której na świecie jest tak dużo zła, cierpienia i nędzy. Oczywiście jest to tylko prosta historia i oczywiście można postawić wobec niej również zarzuty. Na przykład, no dobra, fryzjer nie jest wszechmogący. Jakby był fryzjer wszechmogący, to mógłby pstryknięciem palców wszystkich ludzi ostrzec na ziemi. Tak, ale byłoby to wbrew ich woli. A zgodnie z katolicką nauką, dla Boga nasza wolność jest cenniejsza niż fakt cierpienia, również cierpienia niewinnych. Jest istotniejsza, jest ważniejsza niż to, że będą cierpiały również osoby niewinne. Czy jest to nielogiczne albo niemiłosierne? Nie, jeśli weźmiemy katolicką naukę jako całość, pamiętając o tym, że to życie doczesne jest miejscem próby i wszelkie cierpienie dobrze tutaj znoszone zostanie wynagrodzone. Jeśli to jest tylko właśnie miejsce próby, nie ma w tym nic niezwykłego, że tutaj człowiek musi znieść czasem trochę cierpienia, że tutaj zostaje nam pozostawiona ta wolność, którą możemy nadużyć po to, aby innych skrzywdzić, że tutaj może spaść na nas cierpienie właśnie zupełnie przypadkowe, jeśli właśnie jest to ten moment próby, w którym mamy zostać wypróbowani, mamy rozwinąć pewne cnoty
i ostatecznie każdy otrzyma zgodnie ze sprawiedliwością to, co się jemu należy na całą wieczność. Jest to jak najbardziej spójne i logiczne. Widzimy w rozdziale trzecim kolejny zarzut, czyli kwestia Wielkiego Wybuchu, gdzie autor bardzo dobrze pokazuje, że teoria Wielkiego Wybuchu jest bardzo spójna z teistyczną wizją wszechświata, że na samym początku to raczej ateiści mieli z nim problemy niż teiści, jeśli chodzi o naukowców oczywiście. Również bardzo ciekawa sprawa, zarzut czwarty, czyli zupa pierwotna. Zupa pierwotna to nie jest zupa pierwotnego człowieka, tylko stan materii, bardzo wczesny stan materii, czy może nie aż tak bardzo wczesny stan materii, ale powiedzmy wczesny stan materii, w którym niektórzy naukowcy twierdzą, mogło dojść do powstania, samoczynnego powstania życia. Tutaj autor odpowiada, jak bardzo skomplikowanym tworem jest komórka. W czasach Darwina faktycznie komórki uważano, że są to twory niezwykle proste. Teraz wiemy, że komórka jest ogromną fabryką, jest malutkim stworzeniem, malutkim bytem, jednak żywym bytem, który posiada skomplikowaność, jest skomplikowany na poziomie ogromnej fabryki. I twierdzenie, że mógłby on powstać od tak po prostu, przez przypadek, funkcjonalna fabryka, z mnóstwem informacji. Komórka musi posiadać mnóstwo informacji, które muszą być zapisane algorytmów, które opisują, jak się zachować w danej sytuacji. Te algorytmy miałyby powstać przez przypadek. Czy algorytm może powstać przez przypadek? Tutaj autor zwraca na to uwagę, że gdyby chcieć zapisać ten algorytm, który w każdej komórce musi być zapisany, aby ona była funkcjonalna, to potrzeba wiele tomów, leksykonów. Jest to tak wiele informacji, które według niektórych, może nie naukowców, tylko ludzi uważających się za osoby znające się gdzieś tam na nauce, powstaje niejako przez przypadek. Jest to poza granicą racjonalnego prawdopodobieństwa. Zarzut piąty to ewolucja, omówiona tutaj dosyć krótko, moim zdaniem trochę za krótko. Polecam tutaj jako uzupełnienie również moje materiały, tradycyjna nauka kościoła, ewolucja oraz Darwin versus matematyka o Fredzie Hoylu. Rozdział szósty, co z opisem stworzenia, czyli jak katolik powinien czytać Pismo Święte. To jest również bardzo ważny fragment dla ateistów, bo ateiści przeważnie korzystają w Polsce z materiałów pisanych przeciwko protestantom, a protestanci czytają, jeśli w ogóle wierzą, to czytają Pismo Święte literalnie, zawsze dosłownie. Nie posiadają urzędu nauczycielskiego, który interpretuje Pismo Święte, stąd te argumenty bardzo często się rozmijają, a katolicy często zupełnie sobie nie zdają z tego sprawy, jak to w istocie być powinno. Tutaj również mamy to krótko opisane, także zachęcam do zapoznania się. Jest to cała seria książek, czy broszur, one w tej chwili jeszcze nie są wszystkie przetłumaczone. Wydaje mi się, że numer trzeci, czy istnieje prawdziwa religia, też już istnieje. Być może też go kiedyś skomentuję. Zachęcam do wejścia na stronę milicjaimmaculate.org. Tam trzeba wybrać język polski. Można to sobie zamówić, pobrać w PDF-ie i bombardować tym. Żartuję, oczywiście nie bombardować, nikogo nie należy, nawet broszurami. Należy z miłością i delikatnością najpierw samemu przeczytać, a później innym prezentować i wręczać, jeśli oni są gotowi do tego, są chętni do tego, żeby prawdy szukać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.